Siemaneczko, z tej strony Wydra i w dzisiejszym odcinku właśnie to, na co czekaliście, czyli Gigi Vape Aegis Boost trójeczka w kicie, tak jak widzicie właśnie teraz, mamy naszego boostika. Ja akurat dostałem sobie kolorek Midnight Gold, kupiłem po prostu za swoje własne pieniądze, nikt mi tego nie sponsorował i mam też go w innych kolorach, więc później Wam pokażemy wszystko. Dzisiaj będziemy sobie zaraz patrzeć, zmienimy perspektywę całego oglądania i wrzucimy sobie po prostu całą perspektywę pierwszej osoby i zobaczycie sobie, co mam w środeczku, tak jakbyście to wy odpakowywali i po prostu robimy filmy na wyższym poziomie, to szczególnie dla Was, więc widzimy się teraz w innym kadrze. Okej, mamy tutaj naszego podzika, pod moda dokładnie, Geek Vape'a Boosta trójeczkę w kicie, więc zobaczymy sobie, jak on wygląda. Boczna ścianeczka, czyli klasycznie nasze tutaj jakieś tam certyfikaty, później mamy całe specyfikacje, czyli mamy smart locka, niestety z tego samego, co mamy w Aegisie Legendzie 3, ale mamy też 3000 mAh, chipa AESA 4.0, smart moda, eco moda, memory moda, czyli pamięć naszego całego podzika. Mamy też IP68 rating, mamy top airflow, leak designer, więc tutaj, że niby jest takie ulepszone troszeczkę, żeby nam nie ciekło, i brand new UI. Więc tutaj też mamy całą specyfikację, jeżeli chodzi o to, co mamy w środeczku. Więc zobaczmy sobie, co mamy w środku tak naprawdę. Znowu nas wita ten nowy design, jeżeli chodzi o naszego tutaj Geek Vape'a, czyli klasycznie taki holograficzny nasz tutaj znaczek. Mamy tutaj naszą taką tą plakietkę, można to nazwać smart lockiem, po prostu z dotykiem, więc to możemy sobie odłożyć na boczek, to w sumie też. Mamy naszego poda, ale do niego przejdziemy za chwilę, odłożymy go sobie tutaj, niech sobie leży, a my zobaczymy, co jest w środeczku dalej. Czyli i mamy tak, kartę instrukcji, instrukcję, kartę gwarancyjną i takie inne pierdoły, etc., jak zalewać takie inne rzeczy, więc możemy sobie tutaj to położyć. I tutaj nasze karty gwarancyjne, czyli karty gwarancyjne klasycznie od Geek Vape'a, uwagi do sprzętu i coś tam jeszcze, nie wiem, czy to jest coś tam, z czego jest zrobiona, ha, z czego jest waga, czyli mam 47 gram, 3000 mAh i jakieś chemiczne, coś chemiczne, jakieś wzory. Dobra, to nas nie obchodzi, ale obchodzi nas jeszcze to, co jest w środku, czyli nasz ten sekretny boksik zawsze, czyli to jest box z akcesoriami dodatkowymi i mamy tak, uszczelki i ten haczyk, którego już każdy chyba wie. Mamy serię tutaj naszych grzałeczek, cyk, i to są bez series klasycznie, silikon i ładowareczka, ta sama jak zawsze, więc tutaj nie ma nic innego, sygnowana, więc tutaj jeszcze nasz sam modpod, jak widzicie, ładnie się prezentuje, trochę odnowiony, trochę wyszczuplony i tu ma też taki ładny grawerek Boosta, wyszycie bardziej. Tak to kartridż nie zmienia, kartridż jest ten sam, jaki był w dwójeczce, więc tutaj klasycznie też wyjmowany ustnik, grzałeczki od dołu i zalewanie tutaj z tej strony, czyli po prostu sobie go robimy tak i wszystko, jeżeli chodzi o to, o ten kartridż. W kartridżu nic się nie zmieniło tak naprawdę. To przejdźmy do samego Boosta, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I nasz boost się odpala. Ok, touch the locker, mamy dotknięcie, musimy go przytrzymać i na nie widzi nam grzałki, no ale wygląda on o tak. I jeżeli go po prostu puścimy, to od razu nam się blokuje. To jest trochę wkurzające, ale robimy odwrotnie, raz, dwa, trzy i mamy lock i mamy touch, mamy fire i butter lock albo unlock. Zróbmy sobie na razie unlock, bo będzie nas to denerwować, jak będziemy musieli dotykać cały czas. Ale jest fajna opcja, że po prostu nie musicie tego dotykać, tak? Raz, dwa, trzy. I mamy tak, nasze mody, czyli tak jak Wam mówiłem, smart mod, jest power mod, jest boost mod, jest memory mod, echo i TCR, czyli i jeszcze tam jest exit. TCR to jest bardziej pod RBA, ale to już nieważne. Raz, dwa, trzy. Mamy nasze puffy, czyli po prostu zerowanie naszych puffów, ale możemy sobie też wyjść. Raz, dwa, trzy. Mamy też kolory. Możemy sobie zmieniać kolory, jakie byśmy chcieli. Weźmy sobie zielony. I mamy nasz zielony kolorek. Maksymalna moc to jest 60 W. Pasek, jeżeli chodzi o baterijkę. Nasze puffy, nasze omy, blokada. I chyba była animacja, ale to jeszcze musimy zobaczyć. Raz, dwa, trzy. Nie. Czyli to jest, mamy mody, mamy loki, mamy puffy, mamy kolory. I mamy jeszcze about info, czyli po prostu jaką wersję systemu posiadamy. Więc dobra, idziemy back. To też sobie weźmiemy. Get, możemy go zresetować automatycznie też. Raz, dwa, trzy. I mamy sobie tak.
Mamy touch, czyli to dotykanie, czyli musimy wziąć całą rządzonką w ręce. Mamy fire, czyli po prostu przyciskiem. Mamy button, czyli tymi dwoma przyciskami, czyli plus i minus. I mamy unlock normalnie. Zostajemy przy unlocku i tak automatycznie mamy zmienione tutaj te dwa przyciski, czyli plus i minus. One są płaskie, nie wystają, więc pamiętajcie, że też ta blokadka nasza boczna zniknęła. Nie mamy jej. Ale tak automatycznie podzik wygląda, mod pod wygląda tak samo jak wyglądał. I jest troszeczkę chyba ulepszony, jeżeli chodzi o port cały ten podający całą moc, czyli ten gwint, możemy powiedzieć gwint. Nasz zresztą nie jest gwintem, to jest po prostu jakieś gniazdo podające po prostu magnetyczne, więc tutaj zaraz zalewamy i patrzymy jak to wszystko wygląda. Ok, zalejemy sobie jeszcze naszego podzika, żeby on się już nasączył, więc zalewamy sobie klasycznie tak i lejemy sobie cały zbiorniczek. Ok, aż tam trochę wypluł, cyk, i teraz czekamy 5 minut. Pamiętajcie, zawsze 5 minut musimy poczekać na nowej grzałce. Macie też taką blombę, która ona zabezpiecza Wam i teraz go nie użyjemy, tak? Oderwiemy tą blombę, ona automatycznie już będzie działać na szpot, będzie wykrywał nam grzałkę i wtedy możemy czasem przez przypadek sobie to spalić. Pamiętajcie o tym, ja czekam 5 minut, za chwilkę się widzimy już w innej perspektywie tej, co byliśmy na początku. Okej, okay, nadarzyła się smutna sytuacja, ponieważ ten piękny kolorek, którym jest złoto-czarny Midnight Gold, niestety ma jakąś wadę fabryczną, więc musicie uważać, bo to nie jest pierwsza sytuacja właśnie Geek Vape'a, którą ja się na przykład tutaj zainteresowałem, że zalewam cały cartridge, jest grzałeczka 02, jest ustawione Smart Lock, znaczy Smart Mod, wrzucam, a e-papieros działa tak. I daje tak. Tak nie powinien działać, coś jest z elektroniką w nim, bo wziąłem drugi mój kolorek, znaczy w sumie nie mój, tylko kondzia, i patrzcie to. I po prostu jest coś z wadą elektroniki, więc myślę, że te boosty, no coś musicie uważać i jak będziecie kupować, na pewno sprawdźcie przez sprzedawcę, czy to wszystko śmiga, bo możecie się właśnie nadarzyć z taką sytuacją jak ja, właśnie, że no, my nie otwieramy tego vape-shopa tak naprawdę w sklepie, wiecie, przed sprzedażą, więc tutaj wszystkie sprzęty otwieramy przy kliencie, sprawdzamy, czy jest ok. Jak jest właśnie w takim stopniu, no to automatycznie dajemy inny sprzęt, znaczy ten sam, tylko że działający, tak? Jeżeli nie mamy tego samego koloru, no to po prostu wymieniamy na inny kolor. Takim przykładem właśnie to jest ten, też ładny kolorek od Geek Vape'a. I tutaj już wszystko śmiga na smarcie. Jest ten fajny efekt, który Wam też pokazywałem. Spróbujemy sobie smaczku, czy coś się zmieniło. No to są te same grzałki, ten sam cartridge, tylko tak naprawdę designersko się zmienił jak w wersji Solo 3 i jeszcze w wersji L3. Więc tutaj bierzemy buszka. I pięknie, no tak samo jak w tamtych. Myślę, że tutaj nie ma nic innego. Tu jest tylko po prostu wygląd zmieniony, ten touch, kurde, tam nie wiem, to jest mod, więc po prostu ten dotyk, ewentualnie bez i zmiana blokady na przycisk i na dwa funkcyjne przyciski. Grzeczka jak najbardziej, ta animacja jest zbędna moim zdaniem, to zabiera po prostu baterię, ale mówimy tutaj o baterii 3000 mAh, więc tu jest bardzo duży taki progres, bo w dwójce była 2000 i jeszcze w pierwszym busie to była 1500, jak dobrze pamiętam, albo 1000, więc tutaj jest ok. I ja sobie używam akurat tutaj kartridża z blokadą na 2 ml, ale automatycznie tam jest też 5 ml, więc poza Europą. Więc jeżeli uda Wam się sobie zakupić tego, oczywiście nie zachęcam Was, pamiętajcie, że palenie jest złe i jestem kaskaderem, który to po prostu testuje na własną rękę, z własnej kieszeni i nikt mi za to nie płaci. No niestety dużo pieniążków wydałem na to, więc nie ma sprawy, testuję to dla Was i żebyście też przy taki przypadek jak ten, nie mieli problemów. Więc jeszcze jeden buszek. Ale spróbujmy sobie jeszcze na tej serii, raz, dwa, trzy, na serii, na modzie Boost, czyli Max Power. A, muszę go dotknąć. O, wiecie, to jest wkurwiające strasznie. O, i spróbujmy sobie teraz. Jest spoko. Podaję po prostu nam całą moc na grzałkę. Pamiętajcie, że możecie sobie przez przypadek ją spalić, jak nie macie wystarczająco płynu i pamiętajcie, żeby dolewać ten płyn, żeby
było to widoczne. Ja sobie zmienię na klasyczny, raz, dwa, trzy. I zmienimy sobie, a jeszcze zobaczmy memory. Memory po prostu ustawiacie sobie pod dane grzałeczki, czyli memory 1 to będzie na przykład grzałka 0,2, dwójka to będzie tam 0,3 i tak dalej, i tak dalej. Wszystko macie też napisane sobie na grzałkach od dołu, tak jak sobie spojrzycie tutaj, to macie sobie to. O Jezus, gdzie jest? Tutaj. O, macie to napisane. Więc możecie sobie wszystko zrobić. Raz, dwa, trzy. Ja sobie przejdę jeszcze w moda na klasyczny power i to jest wszystko. No jest też seria Echo, którą możecie sobie używać, ale moim zdaniem Echo jest taka, no coś tam daje, ale... A jeszcze zobaczymy, czy możemy sobie ekran. O, nie możemy? Uj, to jest minus. No, zdjęli podświetlenie. Czyli już nie mamy tej opcji, jak w Agisie Boost 2 mieliśmy to ściemnianie, czyli fire buttonem i plusem albo minusem. Tej opcji już nie ma, więc tu jest dla mnie wielki minus, jeżeli chodzi o boosta trójeczkę. No ale co, no tam mamy ten animację, mamy mody, mamy ustawienie tam pamięci naszych grzałek, to jest akurat fajne, ale najważniejsze moim zdaniem było częścią właśnie też przyciemnienie ekranu, ponieważ to nam trochę oszczędzało naszą baterię, ale producent uznał pewno, że 3000 mAh jest wystarczające. Jest, ponieważ te grzałki jakby no, pracują spoko, więc tutaj myślę, że to 3000 się sprawdzi. I szczerze wam powiem, że spoko jest ten podzik, tylko że no, to dotykowe bym od razu zmienił na przyciski, ponieważ dotknięcie w kieszeni, ja już tak miałem z legendem, że w kieszeni mi się to po prostu jak dotykają mi nogi, to automatycznie mi się to włączało i to wkurza, bo dotknięcie nogi i możecie sobie palić. Więc to była cała tutaj właśnie prawie nieudana recenzja właśnie boosta trójki, więc GeekVape, możecie napisać w komentarzu, co się stało. Pewno będę dopisał z reklamacją, ale widzimy się w następny czwartek. Trzymajcie się, siemanko.